Program zrealizowano przy współpracy z Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Now and then we forget about ourselves. We work hard every day for our loved ones. This is meant to be. Ostatnie lata to gigantyczna rewolucja, transformacja roli kobiety. Ruchy emancypacyjne spowodowały, że kobiety dzisiaj mogą bardzo dużo. A jak to jest z perspektywy mężczyzn? Archetypowa rola wojownika, który być może mógł się stać mędrcem, została w ostatnich czasach zastąpiona mężczyzną metroseksualnym. A dziś? Dziś chyba takim najbardziej dominującym wzorcem mężczyzny jest mężczyzna drwal. Ale czy to ostatnia transformacja? Zdecydowanie nie. Przed nami największa rewolucja, rewolucja męskości, w ramach której mężczyźni muszą znaleźć nową definicję męskości. I ona już się dzieje. Około 35%, tyle proporcjonalnie mężczyzn odwiedza w roku kalendarzowym gabinety medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. To sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 17 lat temu ta liczba procentowa była o 90% niższa. To jednak wciąż niewiele, biorąc pod uwagę potrzeby męskiej skóry. Skóry o 25% grubszej od kobiecej, skóry nienawilżonej, suchej i męskiego czoła, pooranego bruzdami z lwią zmarszczką, która przeraża w chwilach gniewu. Albo zdziwienia, bo i przy nim często marszczymy, a nie podnosimy brwi. W Verde Clinic w Redzie za chwilę spotkam się z dr Kingą Kołacką, żeby porozmawiać o najnowszym protokole łączonym dla mężczyzn Relax and Refresh by Galderma. Mężczyzna jest coraz częstszym gościem gabinetu medycyny estetycznej. W związku z tym firma Galderma zaproponowała zabieg skierowany typowo do tej grupy pacjentów. Zabieg składa się z trzech etapów rozłożonych w czasie. Protokół Relax and Refresh przewiduje trzy spotkania. Podczas pierwszego spotkania podajemy neuromodulator w celu zrelaksowania mięśni mimicznych oraz skin booster w celu głębokiego nawilżenia skóry. Po upływie 3-4 tygodni spotykamy się po raz kolejny i na tym spotkaniu podajemy kolejną dawkę skin boostera. Po upływie 5 miesięcy następuje trzecie spotkanie, podczas którego decydujemy, czy jest potrzeba kolejnego podania neuromodulatora oraz podajemy trzecią dawkę skin boostera. Co właściwie za pomocą tych preparatów chcemy osiągnąć? Czy rzeczywiście twarz stanie się wygładzona, nawilżona i młodsza? Neuromodulator powoduje wyłączenie mięśni mimicznych, czyli tych mięśni, które odpowiadają za powstawanie zmarszczek. Czyli jeśli mięsień, który znajduje się pod skórą, nie kurczy się, zmarszczka mimiczna nie powstaje. Skin booster. Preparat na bazie stabilizowanego kwasu hialuronowego podany w odpowiednie miejsce, czyli tam, gdzie znajdują się fibroblasty, powoduje namnażanie tychże komórek oraz mobilizuje je do zwiększonego metabolizmu, czyli wytwarzania zwiększonej ilości włókien kolagenowych oraz elastyny. Pierwszy etap z wykorzystaniem neuromodulatora odpowiada za złagodzenie rysów twarzy, za zrelaksowanie mięśni, które odpowiadają za powstawanie zmarszczek mimicznych. Drugim etapem zabiegu jest etap refresh, czyli podanie preparatu Skin Booster
który będzie odżywiał, nawilżał i powodował przebudowę skóry. Pani doktor, to za nami chyba połowa zabiegu, prawda? Zgadza się. Nawet więcej niż połowa, bo podaliśmy już neuromodulator i podaliśmy, no właśnie, skin booster. Ile skin boostera podaliśmy? Podaliśmy jedną ampułkę na stronę. Czeka nas jeszcze? Jeszcze jedna ampułka na drugą stronę. Zaczynamy. Po pierwszym spotkaniu, już w zasadzie po 2 tygodniach, mamy finalny efekt działania neuromodulatora, czyli mięśnie mimiczne są wyłączone, a zagięcia na skórze, czyli zmarszczki, ulegają redukcji. Skóra jest nawilżona, więc pacjent ma uczucie takie, że jest po prostu ona grubsza, bardziej elastyczna, rozświetlona. Rzeczywiście zabieg nie jest problemem ani czasowym, ani bólowym. Ani podanie neuromodulatora, ani podanie skin boostera nie było bolesne, ani nawet dyskomfortowe. Cały zabieg trwał około 30 minut i nie wymagał żadnej rekonwalescencji. Ja doradzam tylko wszystkim panom pamiętanie o tym, żeby poprosić lekarza o podanie skin boostera kaniulą, a nie igłą. Jedno i drugie podanie jest skuteczne, ale kaniulą nie czujemy żadnego dyskomfortu. Zabieg z wykorzystaniem skin boostera możemy wykonać przy pomocy igły lub kaniuli. Użycie kaniuli podczas zabiegu gwarantuje nam, że cały zabieg jest praktycznie bezbolesny. Jeśli chodzi o doznania bólowe, to etap relax to jest trochę jak ukąszenie komara. Natomiast podczas części refresh zdarza się, że pacjenci ucinają sobie drzemkę. Pierwsze efekty widoczne są tak naprawdę po tygodniu. Po tygodniu skóra staje się nawilżona. Na finalne efekty trzeba zaczekać nieco dłużej, czyli tyle czasu, ile potrzebuje skóra na przebudowę, około 3 miesięcy. Jeszcze raz zestawmy informacje o efektach. Pierwsze pojawią się po 14 dniach od podania odpowiednio neuromodulatora i boostera. Po 30 dniach powtórzymy zabieg boosterem, a cały protokół powtórzymy po około 5 miesiącach. Wtedy podsumujemy zabieg i pokażemy jego efekty.